kolejny pokrowiec, który Wam zaprezentuję, firma Gator, model, mam tutaj podam, o, GBE LCT. Tutaj jeszcze taki, o. Jak widać, generalnie bardzo taki skromny i mało bajerów dodanych do niego. Jedna duża kieszeń, którą tutaj mamy. O, w środku to się znalazło. Sprawdzone przez prawdziwego inspektora, że jest to... Aha, jeszcze tu jakaś gwarancja. No, w każdym razie sprawdzone przez pana inspektora, który ma numer 103-61-209. Widać, że było faktycznie sprawdzane, ponieważ wrzucił to do tej kieszonki. Sam materiał całkiem fajny, porządny. Generalnie schludnie wygląda ten pokrowiec. Pianka 10 mm, którą jest wypełniony. Już zaraz Wam pokażę wnętrze. Tutaj, gdzie jest gryf i gdzie generalnie druty czy nam struny mogą wystawać i rysować, jest wzmocniony ten element. Widzicie? Tu jest troszkę cieńszy. Spód jest wyściełany takim delikatnym materiałem. No, uchwyt jest w sumie na jedno ramię, jak widzicie. Mało kto zakłada pokrowiec na oba ramiona, ponieważ nie chce wyglądać jak uczeń liceum albo gimnazjum. Więc zwykle się nosi na jednym ramionczku, więc to się akurat nie ma co przejmować. Mamy uchwyt na rączki, jakbyśmy sobie chcieli. No i możemy jeszcze przyczepić. To możemy przenieść na tą drugą stronę. Także no, całkiem fajny, fajnie wyglądający. Firma dosyć popularna jednak. I fajny aligator tutaj jest przedstawiony. Całkiem fajne i myślę, że warte zakupu.